Za moimi plecami wydarzył się wypadek. Jesteśmy na ulicy Władysława IV w Gdyni. Prawdopodobnie jest to bardzo ciężki wypadek, bo uległo wypadkowi dziecko. Proszę panią, proszę nie krzyczeć, bo jesteśmy na wizji, tak? Dobrze, przepraszamy, przepraszamy. Za moimi plecami, tak jak mówiłem, właśnie prawdopodobnie ciężki wypadek. Są z nami również przechodni. Może podejdziemy do pana... Coś niesamowitego, jakiś straszny wypadek. Chyba dziecko gdzieś wyciągnęli z samochodu. Nie wiem, a tam gdzieś jeszcze mama wypadła, nie wiem. Proszę pana, ale to chyba to nie są prawdziwe ratownicy. Czy to są ratownicy? Wie pan, trudno mi powiedzieć. Ale to chyba Polski Czerwony Krzyż, bo tam widzę dziewczynę z Polskiego Czerwonego Krzyża. Poszkodowani są w dobrych rękach w takim razie. W takim razie, bo Polski Czerwony Krzyż to chyba pomoc, prawda? Wiem, no oczywiście, nie że tak. Wypadek uderzyła, dwa samochody tam stoją, to jedno o drugie się chyba wypadło. Musimy przerwać relację, tuż za moimi plecami, tak, tuż za moimi plecami ratownicy wyciągnęli dziecko już jest na zewnątrz auta, może uda nam się podejść, pokazać krew, jak to dziecko leży, czy ratownicy poprawnie reanimują, bo może za chwilę będziemy mieli sensację. Oczywiście, przyzumuj trochę, może tak, o, widzimy. Tak, to jest chyba dziecko dwumiesięczne, szanowni państwo, relacja leci na żywo. Ratownik, chyba to nie jest ratownik, ale widać, że to jest ktoś z Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam. Proszę nam powiedzieć, co się stało. A więc tak, był to wypadek samochodowy, wiemy, że jest dwóch poszkodowanych, jedno niemowlę, ale tutaj osoby, które były pierwsze na miejscu, bardzo dobrze się zajęły akcją i na pewno nas pomogły. Czy może nam pani potwierdzić, czy są to... Czy to są członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża? Tak, oczywiście. Dziękuję ślicznie. Proszę się odsunąć, tak? Są prowadzone. Ale proszę pana, ale bardzo proszę się odsunąć. Ale prawdopodobnie jest pan tutaj na miejscu. Proszę, tak, jestem tutaj na miejscu. Ale niech pan mi powie, czy to dziecko naprawdę? Ile to dziecko ma lat? Przyjedzie, kiedy przyjedzie rzecznik prasowy? Proszę państwa, proszę odejść za parawan, ponieważ miejsce wypadku jest zasłonięte parawanem. Bardzo dobrze.